Teraz przyszedł moment na powiedzenie kilku słów na temat projektu wykonawczego i przetargowego. Projekt wykonawczy to jest takie uzupełnienie projektu budowlanego o harmonogram prac i zestawienie materiałowe. Liczy się w metrach kwadratowych, w metrach sześciennych i w metrach bieżących wszystko. Rozbiórki, demontaże, to zwłaszcza w metrach sześciennych pod kątem zamówienia kontenera, no bo wszystko, co się rozmontuje, trzeba gdzieś wywieźć. Liczy się projektowane ściany, posadzki, okładziny ścian, sufity. Wszystkich tych takich elementów w takim typowym lokalu gastronomicznym potrafi wyjść około 150 pozycji i trzeba tutaj bardzo uważnie to rozgraniczyć, ponieważ na podstawie tego projektu będą prowadzone prace, ale te prace będą również wyceniane. To znaczy trzeba bardzo wyraźnie rozgraniczyć na to, co będzie robił generalny wykonawca i na to, co będą robiły inne firmy. Ponieważ taki generalny wykonawca na podstawie tego projektu wykonawczego i na podstawie takiego pliku, który się wykonuje w Excelu, określi, co wykona i za ile. I ta cena, ta cena, która na koniec wyjdzie, jest bardzo trudno zmienialna. W ogóle generalnie prace projektowe mają swego rodzaju bezwład, to znaczy sprawy raz puszczone w ruch bardzo niechętnie dają się zatrzymać i bardzo trudno jest zmienić kierunek tych prac. Dlatego trzeba bardzo uważać nad wszystkim, co się powie, nad każdym rysunkiem, który się wyśle mailem lub wyda komuś do ręki. Ponieważ później może się okazać, że na końcu, na przykład w trakcie prac budowlanych, okazuje się, że wykonawca zrealizował pracę na podstawie jakiejś wcześniejszej wersji rysunku, która nie została skorygowana o następne ustalenia. Skąd miał ten rysunek? No dostał wcześniej i jakoś wcale nie zauważył, że od tego czasu jakieś szczegóły się zmieniły, no a zazwyczaj jednak ten diabeł tkwi w tych szczegółach i wystarczy, gdyby po prostu te zmiany nie były istotne, to nikt by ich nie nanosił na rysunek i wykonanie prac bez uwzględnienia tych zmian, no wiąże się jednak z pewnymi poważnymi konsekwencjami. Generalnie wychodzi zazwyczaj tego około 150 pozycji. I trzeba, jak już mówiłem, wyraźnie rozgraniczyć, co taka osoba wykonuje, a co zamawia. Bardzo często jest tak w wypadku na przykład restauracji sieciowych albo w wypadku franczyzy, że niektóre elementy dostarcza nie generalny wykonawca, kupuje sobie w składziku budowlanym, tylko pewne elementy, na przykład tapetę z nadrukowanym wzorem, która decyduje później o tym, jak ten lokal w środku wygląda, że to zatwierdza i dostarcza franczyzodawca. I wtedy trzeba bardzo, bardzo wyraźnie zaznaczyć, że te elementy, że w tym wypadku wyceniając, trzeba wycenić jedynie robociznę i sprzęt, a nie materiał, ponieważ materiał zostanie dostarczony. Generalnie architekt, który pracuje nad projektem takiego lokalu, może również dodatkowo pełnić funkcję tak zwanego project managera. To jest taka osoba, która pilnuje, żeby wszystkie sprawy związane z pracami budowlanymi przebiegały i nie zamierały, i żeby to jest osoba, która nadaje sprawom bieg, ale musi to robić sensownie, z głową i w odpowiednim momencie. To nie jest takie proste, że to nie wystarcza umiejętność bycia takim ekonomem, który stoi z batem nad człowiekiem i go popędza. Ponieważ bardzo często pośpiech, który jest wskazany głównie przy łapaniu pcheł, okazuje się zabójczy w wypadku prac budowlanych.
pewne rzeczy jednak muszą poczekać i na pewne sprawy jednak trochę czasu potrzeba. Warto jednak poczekać, zanim się na przykład aż ściana wyschnie, zanim się na niej położy tapetę, bo rezultat może być taki, że później tą tapetę trzeba od nowa drukować, zrywać to, co już zostało położone i od nowa kłaść. I zamiast jednodniowego zysku są wielodniowe straty i to jeszcze straty w materiale. Zanim jednak prace ruszą, trzeba wybrać firmę, która będzie te prace wykonywać. To się odbywa właśnie na podstawie takiego projektu wykonawczego, zestawienia prac, no i wstępnego harmonogramu. Taki komplet materiałów przetargowych jest wysyłany do potencjalnych wykonawców i tacy wykonawcy na podstawie przesłanych materiałów podają swoją cenę. I w tym momencie zaczyna się czasami problem, ponieważ bardzo często takie firmy wykonawcze niestety do zestawu prac dopisują jakieś swoje pozycje. Uważają, że oni nie podejmą się prac, chyba że jeszcze wykona się to, to, to i to, i to, i to. I to jest normalne, ponieważ architekt szklana kula w pracowni, którą się używa, może nie zadziałać i nie wszystko da się przewidzieć. I może się rzeczywiście okazać, że brakuje jakichś pozycji i niestety trzeba je dodatkowo dopisać i wycenić. Sęk w tym, że niestety wówczas takie oferty przestają niestety być porównywalne, ponieważ okazuje się, że różne firmy, różne prace uważają za konieczne. Dlatego najczęściej o wyborze firmy decyduje, no nie okłamujmy się, po prostu końcowa cena. Czym niższa, tym lepsza. I tu jest następny aspekt tego typu historii, że bardzo często jest tak, że firma podaje niską cenę, następnie taki przetarg siłą rzeczy wygrywa, a potem w trakcie prac okazuje się, że niestety tych prac po prostu nie da się za tą cenę wykonać, no i zaczyna się wojna podjazdowa, żeby prace zostały ukończone i z jednej strony i z drugiej strony, żeby za te prace dostać oczywiście wynagrodzenie, które przynajmniej pokryje koszt prowadzenia tych prac. Natomiast zdarzają się oczywiście też sytuacje, że taka ekipa bez wyjaśnienia to w wypadku powiedzmy lokali gastronomicznych to z takim czymś się nie spotkałem, ale w wypadku budynków jednorodzinnych oraz innych dziwnych inwestycji z taką sytuacją się spotkałem, że ekipa po prostu z dnia na dzień nagle stwierdza, że dalsze prowadzenie pracy jest już nieopłacalne i znika w tajemniczy sposób z budowy. No i pal 6, jeżeli znika sama ekipa, ale bardzo często jeszcze na poczet poniesionych kosztów z budowy znikają na przykład zgromadzone materiały, narzędzia lub maszyny i wtedy już przestaje być wesoło. Tutaj różne sytuacje miały miejsce. Bardzo często jest tak, że zniknięcie pewnych rzeczy zostaje wykryte z pewnym opóźnieniem. Na przykład ekipa schodzi z frontu robót i wydaje się, że wszystko jest w porządku, a dopiero w momencie nadejścia następnej ekipy okazuje się, że wszystko pozornie było w porządku, natomiast na miejscu po narzędziach zostały same pudełka, że wszystko wydawało się jest w porządku, ale zostały puste pudełka, a niestety zawartość ulotniła się. Kiedy? Nie wiadomo. Wtedy już oczywiście niczego nie da się udowodnić. W każdym razie budowa jest, to się mówi czasami front robót, ale to jest bardzo dobre określenie, bo tak, budowa to jest po prostu wojna. To jest nieustanna wojna i trzeba uważać, co się na wojnie robi, bo każdy krok może być ostatnim, nigdy nie wiadomo, kiedy się na jakąś minę wejdzie, a przy okazji wszystko, co się powie, może zostać użyte później przeciwko osobie, która cokolwiek mówi, tak więc najlepiej na budowie trzymać dziób na kłódkę.
Niestety na budowie, kiedy już prace trwają, bardzo często nie ma czasu po prostu na myślenie. Trzeba uważać, kiedy pojawiają się problemy. Warto jednak wziąć oddech i chwilę zaczekać, bo może się okazać, że rozwiązanie likwiduje jeden problem, ale generuje kilka następnych. Tak więc przestoje są kosztowne, ale zastosowanie błędnych rozwiązań okazuje się czasem jeszcze bardziej kosztowne. Generalnie warto mieć umiejętność przewidywania, warto pewne rzeczy wiedzieć, no ale to przychodzi dopiero niestety z czasem. Uważa się czasami, że projekt wnętrz, taki właśnie o jakim teraz mówię, to jest taki wstęp przed projektowaniem, poważnym projektowaniem, no bo projekt wnętrz traktuje się często tak troszkę lekceważąco i traktuje się, że prawdziwa budowlanka to jest wznoszenie obiektu od początku. Tymczasem okazuje się, że niestety jedno i drugie jest równie wymagające i nawet to, że wykonanie projektu wnętrza może nie wymagać uprawnień, okazuje się, że taki projekt może za to dużo więcej wymagać od projektanta. Jest to nieustanny stres, który jest powodowany po pierwsze presją czasu, a po drugie presją kosztów. Na budowie jest mnóstwo właśnie takich kosztownych drobiazgów, o których trzeba wiedzieć, trzeba umieć ich uniknąć. Bardzo często one wynikają z tego, że opracowania są wykonywane przez różne branże. Tu mogę jako przykład podać na przykład przewody skroplinowe od agregatów klimatyzacyjnych. Chodzi o to, że agregaty, że klimatyzację w lokalu projektuje projektant instalacji, ale istnieje czasami w lokalu na przykład chłodnia. Niektóre restauracje posiadają własną chłodnię. To jest taki rodzaj większej lodówki, tylko to nie jest wówczas stojący mebel, tylko po prostu zbudowany pokoik w lokalu, zbudowany ze ścianek z pianki poliuretanowej, z tak zwanych płyt typu sandwich. Ta pianka jest pomiędzy dwoma blachami, które są odpowiednio tam lakierowane, łączone. I ten pokoik posiada własny agregat chłodniczy, którego nie projektuje instalacji klimatyzacji ogólnej w pomieszczeniu. Ale do tego agregatu w chłodni mimo wszystko też trzeba doprowadzić linię freonową, on również posiada jednostkę zewnętrzną i również od niego trzeba odprowadzić na przykład skropliny, które powstają w jednostce wewnętrznej. I to również, tu powstaje właśnie kwestia, po pierwsze, kto ma to narysować, ale takie coś w projekcie się powinno znaleźć, ponieważ później może się okazać na budowie, że jeżeli się o tych przewodach przypomni w momencie, w którym już są wykonane okładziny ścian, bo dopiero wtedy wykonuje się chłodnie, to może się okazać, że niestety o tych przewodach ktoś zapomniał zostawić na nie jakieś bruzdy i wówczas takie przewody się nagle pojawiają w strefie czystej, no i później stanowią problem przez cały okres użytkowania lokalu, ponieważ jest to miejsce, w którym się jakieś brudy mogą gromadzić. No nie wygląda to za dobrze, pomijając prosty fakt, że są one narażone na uszkodzenie, a można było przewidzieć całą sprawę wcześniej. Tak więc na budowie pojawia się podczas realizacji mnóstwo takich rzeczy, o których pamięta się tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy się raz, drugi, trzeci o nich wcześniej zapomni. Stres jest bezustanny. On wynika właśnie ze skomplikowalności zadania i z presji czasu oraz z kosztów i trzeba tutaj umieć pogodzić racje kilku ekip albo kilku projektantów. Jest to bardzo nieprzyjemny moment, na szczęście nie trwa wiecznie i każda budowa
kiedyś się skończy, chociaż tutaj też się właściwie nie ugryzłem w język, że nie zawsze i można czasem tu i ówdzie natknąć się na budowę, która kiedyś się zaczęła, a nigdy się nie skończyła. No cóż, może nie należy tracić nadziei. Są to czasami bardzo spektakularne sytuacje takich budów, które trwają w nieskończoność. Dużo takich obiektów widziałem na przykład na Krymie, ale i w samej Warszawie kilka takich miejsc też by się znalazło. Generalnie jednak, o, takim przykładem tutaj jeszcze, zanim zakończę, przykładem takiej budowy jest na przykład kościół Sagrada Familia w Barcelonie, zaprojektowany przez niejakiego Gaudiego. O, to jest taki przykład, kiedy zatrudniono do projektu artystę, który do końca życia już nie zdążył projektu ukończyć, nie mówiąc o samej budowie. No ale prace tam trwają już od przeszło 100 lat, no i co? No i zanosi się na to, że może jednak w końcu ten kościół skończą. Generalnie jednak zazwyczaj taka budowa kiedyś się kończy i wówczas następuje następny radosny moment, ale o tym w następnym odcinku.